Panie pośle, pan jest posłem z Podkarpacia, ale nie mieszka pan w Rzeszowie. Niektórzy mówią... Pomyka, panie redaktorze, zły research. Niektórzy twierdzą, jestem że... Jestem mieszkańcem i obywatelem Rzeszowa. Niektórzy twierdzą, że chciał pan być kiedyś prezydentem Gdańska. No teraz chce pan być prezydentem Rzeszowa. Dlaczego? Szanowni państwo, wybór prezydenta miasta zamyka pewną epokę, która właśnie dobiegła końca. Ogłosił nam to ustępujący prezydent. I od was zależy, czy nasze życie wróci do normalności, czy rzeszowianie dostaną szansę bycia ludźmi zamożnymi u siebie, na swoim. Do tego potrzebny jest miastu nowy impuls. Czasem, kiedy ktoś stoi za blisko mapy, to nie ogarnia całości. Kiedy za długo tkwi w starych układach, nie jest w stanie ich zmienić. Wybierzcie, szanowni państwo, nowy impuls dla Rzeszowa. Jedni mówią stolica innowacji, a drudzy mówią republika deweloperów. Trzeba oddać miasto, przywrócić miasto jego mieszkańcom. To oni powinni być okiem w głowie, troską naczelną włodarzy miasta i tutaj rozmaite ekstrawagancje, które rozrzucają niektórzy moi kontrkandydaci, jakby dawali ze swojego, jakby pan minister sam ten zamek budował, jakby osobiście zamierzał zafundować tę kolejkę jednoszynową. Trzeba budować, szanowni państwo, na XXI drugi wiek, a nie rozbudowywać infrastrukturę, która, wielka szkoda, nie powstała w swoim czasie, ale jest to infrastruktura XIX-XX-wieczna. Owszem, są tutaj szerokie ulice, które jeszcze w 60-tych, 70-tych latach planowano z tymi pasami zieleni pod ruch szybkich tramwajów, ale obawiam się, że wracanie do tych koncepcji dzisiaj mogłoby być poronione. Trzeba myśleć o transporcie autonomicznym, a tymczasem zadbać o tę infrastrukturę, którą tutaj mamy. Tam, gdzie bus pasy prowadzą do korkowania ulic, tam, gdzie brak jednego czy drugiego prawoskrętu, trzeba to zrobić. Ale jeżeli ktoś obiecuje gruszki na wierzbie z eurokołchozowej manny z nieba, no to trzeba pytać o koszta. Trzeba pytać o bilans takich przedsięwzięć. Ja na przykład bardzo jestem ciekaw, zapytam o to pana ministra, jak do tej kolejki na wysokość 4,5, 5, może więcej metrów będą się dostawać pasażerowie. Tam będzie pewnie jakaś winda, którą będzie szorował pan radny Fiołek, pani wojewoda będzie tam nasadzać kwiatki, a pan minister będzie kasował bilety. To jest, dziękujemy, szanowny panie ministrze, dziękujemy, projekt tyleż przereklamowany, ile w istocie niewyliczony przez państwa. Nie wiecie, dziękujemy, ile będzie panie kosztowało. Pośle. Bardzo dziękujemy. Ja, co pan sobie myśli o przestrzeni? Tak, słucham pani wojewody z całym szacunkiem. Myślę sobie o tym, ile lat już tutaj urzęduję. Jako lojalny, nie wątpię o tym, funkcjonariusz aktualnego układu władzy w Warszawie. Ja nie słyszałem alarmów w pani wykonaniu. Ja nie słyszałem, żeby to było dla pani problemem, że się buduje na terenach zalewowych, a więc tworzy się sytuacje potencjalnie niebezpieczne. Pani jako wojewoda odpowiada za bezpieczeństwo mieszkańców w całym tym regionie. I do tej pory to pani nie spędzało snu z powiek. Państwo tutaj na pewno usłyszycie jeszcze i od innych moich kontrkandydatów rozmaite projekty świetlanej przyszłości, ale zadajcie sobie pytanie, ile lat mieli na to, żeby zwrócić uwagę na te problemy? Pan radny Fiołek, ileż to właściwie uchwał przeprowadził przez Radę Miejską, stojąc na czele klubu, który tam rozdawał karty z nadania pana prezydenta? Ile uchwał przeprowadził? Czy może występował tylko w charakterze notariusza, skrupulatnego żyranta tego, co prezydent podsunął? Dzisiaj idzie do
prokuratury już poszło sporządzone przez Stowarzyszenie Razem dla Rzeszowa. Doniesienie w tych sprawach, tych słynnych WZ-ek. Ja zwiedzałem ostatnio piwnice zarastające grzybem i podmakające permanentnie na osiedlu Korona. Pan radny Fijołek, cieszę się, podążył moim tropem i tam usiłował robić dobrą minę do tej gry. Ale to państwo akceptowaliście budowanie wieżowców w kałużach. To państwo akceptowaliście ten proceder, no a przyglądało się temu wszystkiemu Ministerstwo Sprawiedliwości z panem ministrem i jakby nie widziało tego, co się tu święci. Więc wydobądźmy Rzeszów z układu podkarpackiego, dajmy nowy impuls rozwojowy i otwórzmy nową kartę historii. Co z rozszerzeniem Rzeszowa? Jakie państwo macie pomysły i co na ten temat myślicie? Pan Grzegorz Braun. Rzeszów musi nadążyć za swoim własnym rozwojem. Rozwój terytorialny nie powinien być traktowany jako jedyny wyznacznik rozwoju, postępu. Jeśli ktoś chce stać się rzeszowianinem, brawo, z otwartymi ramionami witam. Ale przyznajmy, szanowni państwo, że dotychczasowa polityka była polityką dyktatu. Tak? Wielki Biały Ojciec z Waszyngtonu dyktował plemionom okolicznym, jak mają zarządzać swoim losem. Otóż trzeba wypalić fajkę pokoju z sąsiadami, z włodarzami okolicznych miast, gmin, wsi, po to, żeby ich nie straszyć, żeby nie uprawiać kanibalizmu podatkowego. Cieszę się, że Rzeszów rozkwita, ale przecież w granicach administracyjnych miasta nie sposób rozwiązać wszystkie jego problemy komunikacyjne. Przecież dojeżdżają tutaj do nas, a raczej chcieliby dojechać, bo właśnie są z tym problemy, uczniowie, studenci. No, co do tych, to trzeba przede wszystkim zadbać o to, żeby wróciła normalność. Żeby uczelnie, szkoły budowane przez miasto, notabene bardzo często, żeby nie świeciły pustkami. Dzisiaj to wielka niegospodarność. Pod pretekstem walki o zdrowie publiczne zabija się nasze publiczne życie. Niszczy się więzi rodzinne, więzi międzypokoleniowe. Niszczy się życie akademickie, którego naprawdę, jeśli ktoś sobie wyobraża, że można je uprawiać przez internet, to albo nigdy nie przeżywał uroku studenckiego życia, albo też kpi z publiczności. Trzeba zatem przywrócić normalność. Zwróćcie państwo uwagę na to, że moi kontrkandydaci reprezentują zjednoczoną koalicję covidową, która rada by do końca życia trzymać państwa w klatkach właśnie zamaskowanych i pod groźbą segregacji sanitarnej. Temu ma się również przeciwstawić prezydent miasta Rzeszowa, jeśli bierzecie mnie państwo na ten urząd. Myślę, że państwo doskonale znają taki mural w Rzeszowie. Samotny rewolwerowiec, może nawet szeryf, patrzy na ulicę miasta i myśli sobie, czy ja tu rządzę, jak powinno być to miasto rządzone. To jest ta część naszej rozmowy. Bardzo dziękuję i na koniec tej tury przez 2 minuty miastem zarządzał będzie Grzegorz Braun. Jak to pięknie brzmi, oddać miasto mieszkańcom, tylko troszkę mało wiarygodnie w ustach osoby, która temu wszystkiemu przypatrywała się z Urzędu Wojewódzkiego przez lata, długie lata. Troszkę się śmieję, panie ministrze, bo naprawdę nie mogę uwierzyć, że pan to wszystko mówi z poważną miną. Pan pokazywał te windy na bloku, w którym, żeby je tam zainstalować, trzeba by wysiedlić te rodziny za ścianą, którą pan wskazywał. Więc to jest problem. Państwo widzicie, że tutaj pan minister próbuje zdobyć urząd prezydenta miasta metodą na wnuczka. I to nawet jest wzruszające do pewnego stopnia. Te billboardy, notabene martwię się o pana, bo limit to już na pewno wyczerpany, a tu kampania przedłużona, są limity wydatków na kampanię. Co zrobią pańscy sztabowcy? Ale pan to słyszy wszystko, bo pan mówi, że pan ułoży na straż pożarną z własnego portfela, panie ministrze, jestem wzruszony i wstrząśnięty, jak spytek Kligenza, prawda? Mecenas i dobroczyńca. No oczywiście, że leje pan z tego kurka, który dzięki temu, że pan jest u władzy w Warszawie, można od czasu do czasu odkręcić. Szanowni państwo, trzeba mediować, trzeba. I co do mnie, nie miałbym nic przeciwko nawet i mechanizmom demokracji bezpośredniej, na poziomie osiedli. Tak jest.
Trzeba pytać po to, żeby ludzie mieli poczucie wpływu na własny los, ale prezydent jest nie od tego, żeby w każdej sprawie na innych spychać odpowiedzialność za procesy inwestycyjne. Prezydent jest od tego, żeby dźwigać odpowiedzialność za te decyzje. I dlatego mówię, i żadnej demokracji bezpośredniej tutaj nie przewiduję, mówię, Wojsko Polskie musi wzmocnić swoją obecność w Rzeszowie i w regionie. Wojsko Polskie na zamek, Fort Maczek, 5. Dywizja Karpacka. Bardzo. To otworzy szerokie perspektywy, także bardzo inwestycyjne. Dziękuję. Czas na pana Grzegorza Brauna, który zadaje wybranemu kandydatowi swoje własne pytania. Jak zapytam pana ministra Warchoła, jaką to właśnie propozycję nie do odrzucenia złożyli razem z szefem pana ministra, panem ministrem Ziobrą, prezydentowi Ferencowi, co miało tak piorunujący skutek, abdykacja, tranzycja, namaszczenie, to pan minister i tak mi nie odpowie, więc zapytam panią wojewodę. Szanowna pani, jeśli wycofa się pan minister z tych zawodów, w których nie idzie mu tak dobrze, jak miał na to nadzieję, metodą na wnuczka, to czy pani będzie się czuła zobowiązana tą deklaracją, którą uczynił publicznie pan minister, gwarantując zachowanie stanu kadr, posad urzędniczych i miejskich. Dziękujemy. Czy pani będzie się czuła zobowiązana, bo z mojego punktu widzenia, z szacunkiem dla dobrych urzędników, to byłby jednak zły interes nie zrobić pewnego przeglądu, prawda? Rozumiem, że pytanie ostatecznie trafiło do mnie, aczkolwiek kierowane pierwotnie do pana ministra. Zatem pozwolę sobie odpowiedzieć. Jestem przekonana, że w Urzędzie Miasta Rzeszowa jest wielu wspaniałych urzędników, którym należy dać odpowiednie instrumenty, ponieważ urząd jak na miarę XXI wieku niestety nie jest e-urzędem i to trzeba na pewno zmienić, a dzięki temu urzędnikom będzie pracować się lepiej i efekty ich pracy będą zdecydowanie lepsze. Dziękuję bardzo. Prawidłowa odpowiedź. Bardzo dziękuję pani wojewodo, że pani wystawia piłeczkę, bo i ja mogę potwierdzić, że trzeba z szacunkiem podchodzić do doświadczenia, do tych kadr, które tutaj mamy. Moi współpracownicy pomagają mi w prowadzeniu takiego przeglądu, więc wiem, że jest nie tylko dla kogo, dla mieszkańców, ale jest także z kim pracować w mieście Rzeszowie.